jak byłem mały, fascynowałem się lataniem. Pamiętam moment, kiedy ojciec zabrał mnie na lotnisko w Toruniu i był pan uprzejmy, jeden pilot, który zabrał nas. Do tego czasu pamiętam to, jak dziś, te obrazy. I myślę, że to bardzo wpłynęło na to moje kształtowanie się jako osoba. Fotografowanie zacząłem w momencie, kiedy zdobyłem licencję pilota turystycznego, żeby dokumentować po prostu jakby piękno tego świata z góry. No ale dopiero po wielu latach udało mi się na tyle dopiąć technikę i jakby czuć się na tyle swobodnie, znaleźć pewien styl, który byłby inny niż wszyscy jakby uprawiają. No mówimy o wysokościach od powiedzmy od 100 metrów do 3 kilometrów tak naprawdę. Zależy co się chce fotografować, prawda? Ale najlepsze to są takie wysokości, mówimy o około kilometra. Oczywiście trzeba sprawdzić pogodę, trzeba wiedzieć jakie są wiatry, trzeba wiedzieć czy będzie turbulencje czy nie, bo przy turbulencjach małe samoloty jednak są dość trudne w pilotażu, jest to nieobliczalne, wszystko jest trzęsie i tak dalej, jest to poza tym niewygodne. Często jest tak, że szukam na Google Maps różnych ciekawych struktur, no później muszę znaleźć odpowiedni czas dnia, w którym te struktury wyglądają bardziej ciekawie niż powiedzmy sobie z Google Maps. Fotografia lotnicza jest nieprzewidywalna, to znaczy jest tyle czynników, które się zmieniają wciąż, jest to chociażby kąt światła, zachmurzenie, czy te cienie są ostre, czy te cienie są, czy ich nie ma. W zupełności. To wszystko jest jakby nieobliczalne. Jest to tyle łatwiejsze, że gdy latam z innymi ludźmi, to wtedy jakby nie mam pewnej kontroli nad tym i dekoncentruję się często nad tym, że myślę o tym, jak tam dolecieć, jak to przetłumaczyć pilotowi, a tak jak jestem sam, to mam pełną kontrolę i jest to w pewnym sensie też magiczne. Wszystkie detale, które normalnie przeszkadzają w fotografii tutaj są praktycznie nieistniejące. Jest to jak biała karta, cienie i kształty tworzące, które te obiekty tworzą, jakby no, wychodzą najpiękniej. To było zdjęcie z Central Parku z 3 km. O tyle niezwykłe, że ułożenie cieni było perfekcyjnie. Na południowej części Central Parku widać cienie budynków, które tworzą w pewnym sensie linię skyline, to jest tę linię horyzontu miasta. Mi się marzy troszeczkę Alaska, a to cały czas są Stany, z tego względu, że tam jest pięknie i jest dużo, dużo zimnych dni.